Ci, którzy osiągnęli wiek sędziwy, powinni się zastanowić, czy lepiej długo żyć, czy kochać prawdziwie. Popatrz. Pycha, jogurt z chudego mleka. Nie narzekaj. Za 2 godziny zjesz coś konkretnego. Nie rozumiesz. Za 2 godziny zaczynam głodówkę. Jaką głodówkę? Jutro zamierzam wstąpić do klasztoru. O nie. Nigdzie nie wstąpisz. Zostaniesz tutaj. Dość tego. Nie wysilaj się. Już postanowiłam. Wiem, co cię gryzie. Wtrącasz się w moje życie, bo nie masz własnego. Poproszę Boga, żeby ci je dał. Bardzo zabawne. Działasz za szybko. Nikogo nie słuchasz. Zaczekaj do Wielkanocy. Przemyśl sobie wszystko. Po raz pierwszy robię coś dobrego dla siebie. Nikogo nie chcę słuchać. Zwłaszcza mi. Na Wielkanoc będę mniszką. Zmarnujesz swoje przeklęte życie. Nie jest przeklęte. I nie zmarnuję go. Pytałem, gdzie jest Mia. U koleżanki, u siebie. A zaraz stracę cierpliwość. Pytam po raz ostatni. Mówcie prawdę. Gdzie moja córka? Nie teraz. Chcą państwo złożyć skargę? Nie. To dwaj bracia. Czasem się kłócą. Jak to w rodzinie. Przyznaj, że źle postępujesz. Jesteś nieodpowiedzialny. Pierwszy raz zgadzam się z mamą. Trudno z panem wytrzymać. Upiorny tatoś i koszmarna córeczka. Nie bądź bezczelna. Co ma do tego pani Alma Rey? W zasadzie nic. Przypadkiem jest moją mamą. Dlatego o niej wspomniałem. Pogadajmy jak dorośli ludzie. Mia była z wami. Tak. Nie lubimy się, więc wróciła do siebie. A teraz jest u koleżanki. U koleżanki? No właśnie. Postanowiła ją odwiedzić. Rozumiesz? Imię? Nazwisko? Nie wiem, nie pytałem. Puściłeś ją samą? Gdzie tam? Odwiózł ją pod sam dom. Aż do drzwi. Tak. Bardzo mądrze. Podaj mi adres. Pojadę po nią. Niko, przestań walić. Niko, ya, basta. Dosyć. Diego, to ja. Hola. Paola? Co tu robisz? Czego chcesz? Porozmawiajmy. Mam dość twoich gierek. Już nie mogę. Wysłuchaj. Tylko o to proszę. Paula.
pracować dla ojca Skłodzkiego. Jesteś lepsza w te klocki. Jestem stamatana. Daj mi święty spokój. Witam. Ten paspor, por favor. Mam dość. Ja no puedo. Digo, o sea, ¿cómo que se más estas cosas? To nie są klocki. Ningún tipo de experiencia. A doświadczenie nie pomaga. Simplemente cuando te vi me enamoré. Zakochałam się w tobie. I tyle. Przestań kłamać. Nie oszukuj. Przysięgam. Nie kłamię. Możesz na mnie krzyczeć, wyzywać od najgorszych. Ja i tak cię kocham. Jak nigdy nikogo. Dlaczego przyszłaś? Diego... Daj mi drugą szansę. Spróbujmy jeszcze raz. Bez wyrzutów, pretensji, kłamstw. Zasłużyłam na to. Nie mogę. Zaczekam w sali prób. Jeśli przyjdziesz, będę najszczęśliwszą kobietą na świecie. I jeśli nie, przestanę cię nachodzić. Zniknę. Obiecuję. Super miejsce, dzięki. Cudownie być z tobą. Mamy niewiele czasu. Zaraz muszę wracać. Wujek zapewni ci alibi. Nie chcę przesadzić. Gniewasz się? Ależ skąd? Nie wiesz, dokąd ją zawiozłeś? Straciłeś wzrok? Nie zapisałem adresu, ale pamiętam drogę. Roberta mi pomoże. Zabieram ją i pędzę po minie. Cholera. Słucham. Miguel? Jesteś u nas? Peter źle się czuje? Rozchorował się? Zostań z nim. Już jadę. Dziękuję ci. Peter zwija się z bólu. Biedak. Proszę wracać do domu i zająć się chorym. Sami odbierzemy Mię. Dobrze. Ma zaraz wrócić do domu. Jasne? Słowo skauta. Jasne jak słońce. Powodzenia. Ciao, Valerio. Musimy pogadać, idioto. Później. Co teraz zrobimy? Też chciałabym wiedzieć. Gdzie jest Mia? Gdzie ta kretynka? Właśnie. Dlaczego tak nagle cię wezwał? Peter źle się poczuł. Nie chciał martwić Franka. Zadzwonił. Muszę pogadać z lekarzem i tak dalej. O co chodzi? Mam nowiny. Złe czy dobre? Złe. Jeszcze nie wiadomo, czy Tomas wygra. Co? Powtórz. Diego i Giovanni mają identyczne szanse. No, sam widziałem. Uwierz mi. Wracamy do początku.